Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie na serwerze EU15 i będziemy dociskać sobie tutaj lożki. Mamy event epicki, więc będę się pewnie troszeczkę przebierał, dociskał właśnie level, cisnął lochy, no i zobaczymy, jak nam to dzisiaj pójdzie. Nagrywam to w piątek rano, dlatego że za troszkę ponad 5 godzin startuje nowy event, cyrk objazdowy, no i ja pewnie dzisiaj około godziny 15 odpalę streama na Twitchu, będziemy sobie sprawdzać ten event, no i pewnie jeszcze jakoś wieczorem na kanał wlecą takie pierwsze wrażenia z tego eventu, jak on działa, o co w nim chodzi i tak dalej, to pewnie będzie wycinek ze streama, no ale jak sami widzicie, mamy dzisiaj przede wszystkim właśnie epickie szaleństwo zakupowe i będę chciał jeszcze przed tym eventem, cyrkiem objazdowym, troszeczkę tutaj właśnie ten event epicki wykorzystać i wbić troszkę leveli na naszym druidzie. Na wstępie pamiętajcie, że od dzisiaj, a w zasadzie od wczoraj już na stronie home.syfygamy.net do niedzieli trwa promocja na grzybki 20%, więc jeżeli planujecie kupić jakieś pakiety specjalne, czy też po prostu grzyby, to używajcie właśnie strony home.syfygamy.net i używajcie kodu twórcy Neutral oraz wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Dziękuję wam pięknie za wsparcie, wszystko macie na banerku nade mną, wszystko macie w opisie mojej postaci. Tak czy inaczej właśnie, od wczoraj do niedzieli jest ta promocja, może jakieś grzybki wam się przydadzą tutaj na cyrk objazdowy, tak więc pamiętajcie, żeby tego kodu twórcy używać i wysyłać do mnie screeny. Wysyłać do mnie oczywiście screeny, jak właśnie mnie wspieracie poprzez kod twórcy. Dziękuję wam pięknie. No i druga sprawa, pamiętajcie, że teraz na kanale na YouTubie liczy się aktywność, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu co miesięcznym. No i trzeba oczywiście subskrybować mój kanał, żeby no jakby brać udział w tym giveawayu. No i ja co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę na kanale i również nagradzam ją grzybkami albo paysafe cardem, też o tym pamiętajcie. Dobrze, zanim przejdziemy do klikania lochów i do naszego druida, to pewnie to, co was najbardziej interesuje, to co jest w tytule tego filmu, mianowicie kodzik. Dokładnie tak, z racji tego, że cyrk objazdowy to jest taki elevator, tylko po prostu solowy, a nie gildyjny, no to oczywiście twórcy specjalnie dla was ode mnie przygotowali kodzik, no i już wam tutaj pokazuję. Przede wszystkim, żeby użyć kodu, należy wejść tutaj w plusik obok naszych grzybków, zjeżdżamy sobie na dół, no i mamy kupon bonusowy. Tutaj wklepujemy, klikamy w sensie kupon bonusowy, no i to jest kod Neutral, czyli moja ksywka, myślnik Cirkus. Także no nic skomplikowanego, tak wygląda kod i po prostu potem klikamy daj mi bonus, no i jakby ten kodzik po prostu działa. Co on wam daje, już wam tutaj oczywiście mówię. Standardowo, bo mamy tak, 10 biletów do tego cyrku, czyli do tego nowego eventu, nieśmiertelkę i 100 klepsydr, także takie są właśnie nagrody z mojego kodziku. No i oczywiście pamiętajcie, że kod działa na każdym serwerze, dla każdego, więc z tym nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych wątpliwości, więc pamiętajcie, żeby go rozsyłać po waszych gildiach, znajomych, gdzie tylko się da, używajcie na wszystkich kontach, na jakich tylko gracie, bo po prostu dzięki temu nabijamy statystyki i dzięki temu twórcy widzą, że jest was po prostu dużo tutaj w naszym community. No i co? Oczywiście mówię, wpisujemy tutaj w tym kuponie bonusowym ten kodzik, ja mam skopiowany, Neutral myślnik Cirkus, klikamy daj mi bonus, no i oczywiście dzisiaj po godzinie 16, jak ten film wleci na kanał, to kod już będzie działał, no i nagrody pewnie dostaniecie tutaj właśnie na pocztę, tak jak ja dostaję na przykład drop na Twitchu i mogę to sobie odebrać, no to wy dostaniecie nagrody z tego kodu właśnie tutaj na pocztę i będziecie również mieli tutaj taki guzik właśnie odbierz i będziecie mogli te nagrody odebrać. Także tyle, rozsyłajcie gdzie się da, tak jak mówię, róbcie z tym kodem tak, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, piszcie w komentarzu, czy wszystko działa. Dziękuję wam pięknie za wsparcie i za używanie, czy to kodu twórcy przy zakupach, czy właśnie tego kodu dla każdego z okazji startu nowego eventu cyrk objazdowy. Okej, widzowie, cała lista, jeżeli chodzi tutaj o poprzedni miesiąc i oczywiście o no ten miesiąc, o połowę tego miesiąca. My już wam tutaj powolutku przewijam. Numerków się uzbierało sporo, dlatego że chyba 400 coś. Także żeby tutaj nie przedłużać to tak w miarę szybko, oczywiście każdy sobie może zatrzymać, sprawdzić, czy wszystko się zgadza i tak dalej. Lecimy, lecimy. Mówię, no troszkę było numerków, ale no akurat tak wypadły te miesiące. To wam pewnie wrzucę na początek któregoś z kolejnych odcinków, żeby też ludzie na YouTubie wiedzieli. Cześć Musztarda, witam serdecznie. U mnie stream na 15%, żebyś się nie darł. No ja akurat na streamie dość głośno mówię, to prawda. Dobra, chyba już końcóweczka. Dokładnie, 425 numerków, jak tutaj widzimy. I teraz tak, na momencik schowamy tą listę i odpalimy sobie
stronę random.org 425, dokładnie. Od 1 do 425, standardowo. I co? Nie ma na co czekać, lecimy. Generate. 145 widzowie, 145. Kto to taki? Już sobie tutaj na szybko sprawdzamy. To zamykamy. To odpalamy. 145. Kto to był? Suchy! PogChamp! PogChamp dla Suchego. Moje gratulacje. Gratki Suchy. Okej, teraz przechodzimy do naszego druida. No i co na tym druidzie? Co tutaj się dzieje ciekawego? Na początku standardowo podsumowanie tego, co się ostatnio wydarzyło, topki i tak dalej. No więc na szybko. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o runki, no to w tym momencie mam już, jak widzicie, jeden Octillion. Także te runy naprawdę sensownie zaczynają wyglądać. Co za tym idzie, mam już komplet EQ do awki. Wczoraj przed awką na streamie jeszcze sobie ogarnąłem właśnie stojak. No i zwróćcie uwagę, że mam tutaj, jak sobie wejdziemy w informacje, no to na stojaku 50% do złota i 10% do PD. Także runki do awki mam już z głowy, mam już komplet, no i mogę sobie ich codziennie używać, jak właśnie robię awkę. Także to pierwsza duża sprawa, która się na tym druidzie zmieniła. Co więcej, kibelek, no to tutaj aura oczywiście 7 i 150. Dzisiaj jeszcze żadnego epika nie wrzucałem i mogę to w zasadzie zrobić, dlaczego by nie. Tutaj sobie od razu rozmontujemy, mamy 15 rozmontowań, mamy też event kowala, więc też fajnie będzie coś dzisiaj oczywiście poklikać. Dlatego też głównie nagrywam ten odcinek. No i co, tutaj nic ciekawego. Jeżeli chodzi o pupile, to się tak naprawdę dużo pozmieniało, dlatego że wczoraj udało nam się złapać, wczoraj był czwartek, Lila Rysia. Mamy tutaj czwartek za dnia, tak samo tutaj Ptasia, również czwartek za dnia, zacząłem go karmić. Wyki jadło również wczoraj, złapałem czwartek za dnia, więc tutaj w ogóle z tego co pamiętam to mam po 5%, prawie 6% na te pupile, więc od razu sobie weźmiemy je, ubijemy. Mam nadzieję, że w miarę szybko się uda, bo i na skarabarę tym kogutem i właśnie na kolejnego w wodzie mam tam niecałe 6%, więc raczej dokładnie siądzie to w miarę łatwo. Czyli tak, skarabara nam siadła, to jest sobotnia noc, dzisiaj w ogóle muszę złapać Infernix, ale to już sobie złapę może na streamku, na spokojnie. No i tutaj mamy niedzielną noc, ta ryba, też ją raczej możemy ubić, mówię, też mamy na nią podobne procenty co na skarabarę, czyli około właśnie 6%, to sobie jeszcze sprawdziłem przed streamem, żeby nie było. Dobra, lecimy. Dawaj, mam nadzieję dokładnie, że szybko padniesz. No, czyli pupilki wyglądają tak, jak widzicie, porobiłem już te najważniejsze przejścia, więc spoko, udało mi się wszystko na szczęście połapać. Tu w ogóle zobaczcie, poleciały nam w ogóle rękawice epickie z bomby po północy, no ale są na wszystkie cechy, więc bez sensu. Dobrze, gildyjka, jeżeli chodzi o gildyjkę, no to mamy w tym momencie 196%, jeżeli chodzi o portal, to mamy 14% dokładnie. No niestety z tą wyprawą męczymy się już od jakichś 2 albo 3 dni, coś koło tego. W każdym razie niestety ta wyprawa no nie wygląda za dobrze, w sensie ciągle zostaje temu bossowi naprawdę 1/3 HP czy tam 1/4, no bardzo malutko, ale nie możemy postawić tej kropki na D. Mam nadzieję, że dzisiaj się to uda, bo mamy ten event epicki i tak dalej, ludzie się poprzebierają, no i raczej ta wyprawa nam siądzie. Ja tutaj jestem zwolennikiem, żeby do skutku te wyprawy robić, żeby po prostu sobie zrobić, mieć już te 200% od gildii i mieć to po prostu z głowy, potem się zająć atakami, wiadomo jak to wygląda, także no ja tutaj zdecydowanie właśnie no do skutku te wyprawki próbuję robić, tutaj pilnujemy aktywności i tak dalej. Ustawiliśmy również pupila gildyjnego, w ogóle ile ten pupil ma? 14%, okej, to może tutaj na osiągnięcie sobie zapolujemy. Tak czy inaczej mamy tego już pupila gildyjnego, jakiś czas temu ustawiłem, więc no gildia generalnie cały czas w górę, cały czas do przodu. Dobrze, lecimy dalej, co dalej? Twierdza, ostatnio się w twierdzy troszkę pozmieniało, dlatego że jeżeli chodzi o twierdzę, to już tutaj buduję twierdzę numer 15, jak widzicie. No i kwatery skipnąłem na 12. Zostało mi tam, nie wiem, kilka dni, 3 albo 4 dni do twierdzy 14, więc skipnąłem tą twierdzę na 14, potem sobie kwatery skipnąłem na 12, no i teraz odpaliłem twierdzę na 15, żeby już tą salkę 15 w miarę na dniach tutaj wbić. Niestety problem jest taki, że no tu w ogóle surek nam nie zostało za dużo po tych skipach, to jest pierwsza sprawa. No ale problem jest taki, że topowe gildie, do których zaraz przejdziemy, mają już po prostu czarne gemy. No a my na te czarne gemy póki co mamy zaledwie 1%. Jezu, nie mogę się tu odnaleźć w tej gildii nowej. Dokładnie, a nie, przepraszam, już 2%. Widzę, że Neonexik już wbił 15 salkę, SJZ już dawno to zrobił, czyli mamy 15%
Boże, 2%, przepraszam, na czarne gemy. Tutaj od razu zmienię opis. No a w porównaniu do topowych gildii, które już mają po 10, po 15%, no to jest jednak przepaść. No i te czarne gemy robią robotę, nie? Bardzo dużo im dają przewagi. No ale trudno, jest jak jest. Dobrze, a ręka, jak widzicie, brakuje mi dwóch ulepek. Tutaj przyspieszenia i na potwory ozłocenia. I już będę mógł kupować platynki. Także już bliżej niż dalej. Serce mi ostatnio na dyszkę stanęło. Tutaj trener 9. Reaktor 9, w sumie to wrota mogę sobie odpalić, dlaczego by nie, zapomniałem o tym szczerze mówiąc. No i dobrze, jeżeli chodzi o topeczkę, no to najwyższe levele tutaj 322 chyba. Chyba tak, jeżeli kogoś nie pominąłem, tu widzę, że jest jakiś 321. No ale to są właśnie topowe levele, no ale zobaczcie, topka już ma same czarne duże kamienie, nie? Więc no to im daje, tak na dobrą sprawę, ogromnego boosta. W każdym razie tak wygląda topeczka. Tutaj jak sami widzicie, gildia, no to oczywiście wszystkie gildie robią wyprawy, twierdzę, nic ważnego, tutaj pupilki, no jesteśmy top 40 około, mamy pupile 54 złapane, gdzie już tutaj na przykład Mispuk ma 59, nie wiem szczerze mówiąc, skąd, o Jezus Maria, zobaczcie, 127 tysięcy grzybów wydał w niecały miesiąc, Akademia 20, Skarbiec w twierdzy 24, kurde, dajcie spokój. Akademia 20 na tym levelu to też no dużo expa zrobi przewagi, nie? Też bardzo, bardzo dużo expa przewagi. No chory chłop, jeżeli chodzi o wydatki grzybowe. Tak czy inaczej oczywiście gratulacje, dużo bardzo pupili też. No ale tutaj w sumie, no kopalnia niby 14, kopalnia złota 6, nie wiem. Nie wiem skąd on tyle pupili wziął. No ale to może też być kwestia tego, że karmił dwa naraz, jakoś to szybciej zrobił. Może na przykład, nie wiem, chompem sobie leciał i już chompem no tutaj do Smokiego dobił, albo nawet do Pirodliszki. Kto wie, bardzo możliwe. Jak tak sobie patrzę na te pupilki. Dobra, nieistotne, no tutaj topka na ten moment jest bardzo wyraźnie, no że tak powiem, odstawiona od naszej postaci. No bo tutaj ludzie, jak widzicie, wydają setki tysięcy grzybów w pierwszy miesiąc serwera. Nie ma co się dziwić, w każdym razie mówię, topeczka wygląda tak, pupilki wyglądają tak. No i w podziemiach tutaj jestem top 10, tu już widzę, że sporo osób ma serce 11. Dobrze, jeżeli chodzi o jakieś tam ataki, no to tutaj Lilaryś, udało nam się go ubić w jakieś, nie wiem, 60 grzybów, czyli taki standard. Miałem trenera 9, miałem oczywiście wszystkie pupile, które mogłem do tej pory złapać, no to miałem złapane. No i mówię, około 60 grzybków i ten ryś nam padł, więc tutaj, no generalnie spoko, generalnie bardzo, bardzo spoko. No i portal do piekieł wczoraj wieczorem również nam padł, tutaj w zasadzie musieliśmy go tylko i wyłącznie dobić, więc też to sobie możemy obejrzeć. No i co? I chyba tyle. Jak macie jakieś pytania co do druida, to oczywiście pytajcie w komentarzu. No a my teraz możemy sobie przechodzić do eventu epickiego i do klikania lochów. Ogólnie na 13 piętro widziałem, że mam no 2%, dlatego że jeszcze tutaj jak wam pokażę, to mamy, no boczków i szczęścia ciągle nie ruszam, ale tutaj jak widzicie 2300 inty, 2 prawie 200 HP. Tutaj w ogóle sporo gemów dużych na intę mi poleciało, więc no tak na jednym gemie zyskiwałem około 100 inteligencji, także sporo. Tutaj klaserka też prawie 83%, itemki poulepszane razy 2. Tak więc no, generalnie tak jak wam mówię, tutaj no te procenty mi wzrosły, ale 2% to nie jest jakoś dużo, zwłaszcza na druidzie, więc przechodzimy do eventu epickiego, przechodzimy do klikania. No i ja może najpierw postaram się znaleźć jakąś broń, oczywiście nie tylko broń, również postaram się tutaj powymieniać inne rzeczy. Na przykład zobaczcie, tutaj mamy buciki, no ale pancerz na minus, musiałbym runkę zamieniać, dziurę robić, to może się powstrzymamy. 30 stat to też nie jest jakiś, wiecie, game changer. Tutaj znowu na wszystkie staty, więc też sobie pominiemy. No głównie mi zależy na broni, bo bronie w tym momencie, jak tutaj sobie sprawdzimy nawet zwykłe jakieś, no to bronie też nie, broń niedawno wymieniałem, jak mi poleciała ze strefy mroku, okej, no to broni nie mam wcale takiej starej, powiem wam szczerze, ale dobra, jakieś inne itemy spróbujemy powymieniać, zobaczmy. No tutaj generalnie z tego co widzę, to itemki w miarę zmienione. Eventy epickie na tym serwerze EU15 są, mam wrażenie, niemalże co tydzień, więc co tydzień się możemy przebierać i coś robić. Ale na przykład zobaczcie, taka klata już bardzo fajna, runkę tylko musimy zamienić, ale i pancerz i statystyki na plus, zawsze to nam troszeczkę pomoże. Przydałoby się również oczywiście te punkty życia, kurczę, na pachołki dać. O, o proszę bardzo. No i widzicie, i takiej brońki oczekiwałem. Runka co prawda słabsza, tu od razu zaczaruję. Zobaczmy jak to wygląda u pachołków. Też mają wszystko zaczarowane, super. Runka co prawda słabsza, więc runę
W zasadzie to wiecie co, ja nie wiem czy ja runy to nie mogę lepsze już znaleźć, takiej wiecie, takiej konkretniejszej. Może ja sobie jeszcze wejdę na szybko, mam jeden octillion run, więc trzeba w tych okolicach szukać, no 17%, czyli ja tak powiedzmy 16% to już mogę na miękko znaleźć, to też zrobimy. O, 15%, zobaczcie, to sobie kupimy, 15% to takie minimum, które chcę mieć, tu mamy 12%. To w zasadzie to już mogę usunąć klejnot, niech będzie, zrobimy sobie cyk, dobra. Szukamy dalej, bo to też przy okazji wiecie, dla pachołków. Tutaj 13. No dawaj, dawaj, jakieś. Okej, 15 kolejna. No 17 będzie ciężko na pewno, bo dopiero co weszliśmy na ten pułap. Ale no, takie mówię, 15, 16 raczej na luzie. Dokładnie, 16 to sobie pewnie damy. No i co, jeszcze jedna? 15, coś koło tego. Mówię, ostatnio mi bardzo dużo skipów poleciało, jeżeli chodzi o tego zarządcę areny, więc i te runki też troszeczkę zboostowane są. No ale patrzcie, jaki to jest w ogóle rozstrzał. Może mi powiedzieć 15, a może mi też powiedzieć 11, 10. Także no mówię, rozstrzał spory, tutaj 14. No może jeszcze coś, proszę. 15, dobra, niech będzie w ten sposób. I teraz tak, zamieniamy runki. Tutaj sobie damy 16. Jeżeli chodzi o tego, to sobie damy... No tu już nie mamy wyjścia, więc damy 15. Maguś też ma 11, więc też sobie zmienimy na 15. No i Kunegunda ma 9, więc też sobie zmienimy na 15. Dobra, teraz jest git, to możemy wszystko od razu posprzedawać. Czemu nie? No i co? Teraz sprawdźmy procenty. Po wymianie brońki, po wymianie tych runek na pewno te procenty dadzą nam sporo. W ogóle nagrałem to troszeczkę wcześniej, mogę jeszcze mieć taki głos, wiecie, troszeczkę poranny, że tak powiem. No, powiem wam tak, jeżeli chodzi o wojownika, o motu z podbijakiem, to mam na niego nadal 2%. Chociaż nie, coś się tutaj niedobrego zadziała. Czemu ja mam niby 14%? Czy ja nie wymieniłem tego? Oj, coś mi się wydaje, że coś ja tutaj źle zrobiłem, czy nie? Momencik. Nie, no jest 16%. A ja mam pokazane, że mam niby 14%. Bardzo dziwne. A nie, dobrze jest, okej, 2,5%. No o 0,5% nam wzrosło, o 0,5% nam wzrosło. Dobra, to lecimy do tego, a tutaj portalek, może by się udało, spróbujmy. To jest maguś, co prawda. Fajnie by to było jeszcze przed lochami zrobić, no ale tu widzimy, że zero krytów praktycznie z naszej strony. Więc jeżeli chodzi o portal, no to lipa. Nie, nie zrobimy, nawet pół HP nie zbiłem. Dobra, strefa światła. Strefa światła, motu z podbijakiem, próbujemy. 2,5%, no ostatnio go próbowaliśmy na odcinku, jeżeli ktoś oglądał. Jeżeli nie, to polecam sobie nadrobić, bo oczywiście tutaj staram się mieć w miarę ciągłość serii, więc wszystko klikam na odcinkach, wszystko pokazuję na odcinkach. Tak czy inaczej, no ostatnio mieliśmy na niego jakieś 0,80-0,90%. No i nam niestety nie padł. Nie padł nam. Był bardzo, bardzo problematyczny. No a zobaczymy dzisiaj, czy w miarę nam się to uda. Dokładnie, mamy to. 269 level. Motu z podbijakiem ubity. Tutaj mamy plus 20. To sobie zostawimy od razu do kibelka. Cygi, cyk. Dobrze, pięknie. Teraz tak. Obejrzymy tą waleczkę, bo to może być ciekawsza walka. Nie ukrywam. I co my tu jeszcze możemy ubić takiego na tym SF Toolsie, jak sobie wejdziemy? No tu widzę, że poczekajcie. Na wieżę mamy 8%, no to wieżę znowu możemy ubić. Tu widzę, że na tego, na strefę mroku też mamy sporo, okej. W ogóle to tak, przejdziemy sobie może jeszcze do tornadka. Bo mam wrażenie, że tornada to ja naprawdę, no, mam zaniedbane to tornado po prostu. Dawno go nie dociskałem, ani nic z tych rzeczy. Także tornado warto by było po prostu sobie w końcu raza dobrze pocisnąć. Okej, nie mamy miejsca znowu. Co dzisiaj chcę? A, pierścionki. To sobie zrobimy tak i tu mamy plus 25. Plus 25 to już jest naprawdę sporo. Fakt faktem muszę zamienić runki i tak dalej. Ale no trudno. Tutaj sobie zrobimy cyk, zrobimy sobie cyk. Pięknie, dobra. No i co? Czarować chyba... A, ja broni chyba nie zaczarowałem. Prawda? Jak zmieniłem broń, to nie zaczarowałem. Jestem a nie, zrobiłem to. Dobra, nieważne. Już myślałem, że głupotka z mojej strony. Okej, lecimy. Cyk, cyk, zaraz będzie 270 level. No, śmiało. Co prawda, z tego co wiem, jeżeli chodzi o ten cyrk objazdowy, to tutaj potwory są generowane na podstawie siły naszej postaci, więc jak my teraz przed cyrkiem objazdowym jeszcze sobie dobijemy właśnie jakieś levele na tym naszym druidzie, no to, no jakby wiecie, może to być niezbyt dobre dla nas, ale trudno, no chcę poklikać, tak czy inaczej, no... Musimy się tutaj śpieszyć, musimy się śpieszyć do tego levela 300+, żeby aż tak dużo nie tracić względem topki, nie? No topka na razie ma plus minus 50 leveli przewagi nad nami, także to jest, nie oszukujmy się, bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, tutaj widzę, że
Mamy 35 milionów golda. Tutaj tego siorba to już chyba nie ubijemy. Chociaż nie, dobra, ubiliśmy, nieważne. Tu jakaś brońka, to możemy w sumie rozmontować. Nie wiem, czy to dobry był pomysł, ale niech będzie. I co? Kolejny to jest wojownik, nietoperz. Tego wojownika chyba też będzie ciężko. No tu w ogóle już się zaczynają ciężary, to nie ma co. Dobra, strefa mroku. Spróbujmy sobie poubijać co nieco. Dawaj, dawaj, zwiadowca. Na niego mamy prawie 3%, więc też powinien paść nam w miarę szybko. No ale powiem wam, że jest naprawdę ciężko. W sensie na tym druidzie strasznie to idzie mozolnie wszystko. Strasznie ślamazarnie. Ale to już chyba powtarzam na każdym odcinku z druida, to już może was nie będę zanudzał. Tak czy inaczej, no zobaczcie, jak te procenty nam ciężko padają. Dobra, to sobie od razu rozmontujemy. Może tą wieżę, wiecie? Bo może z tej wieży, no mamy 9%, więc to powinno paść w moment. A może ta wieża by nam dała jakiś fajny itemek, może jakąś broń dla pachołka, może to, może tamto. I wtedy wiecie, dobra, mamy jakieś buciki. Też by nam to na pewno pomogło. Tu mamy łączną odporność, buty strasznie fajne. Odzyskamy sobie od razu klejnot. Cyk i cyk, dobra. Lecimy dalej, chociaż nie, czekajcie. Tą wieży, chociaż nie, nie ma co wieży. Tutaj tego, dokładnie, powinienem ubić w miarę łatwo. Tu mamy jakąś czapeczkę znowu na wszystkie staty. To też sobie pominiemy. No i teraz tak. Sprawdźmy procenty może znowu po prostu, bo ta wieża, pamiętacie, na tym etapie wieża, no to ubijemy jeden, na który mamy tam 10% i na kolejny mamy już 0,5%, więc warto to sprawdzać. Teraz tak, może w końcu poubijamy takie rzeczy jak po pierwsze to, bo to będą zawsze dokładnie jakieś tam naklejki do klasera, od razu sobie to damy do kociołka. Lochy, strefa światła, dawaj dalej. Ten nam chyba też powinien paść, dokładnie. Jakiś itemek? Nie, żadnego. Tutaj też nam powinien paść i chyba ten maguś, wydaje mi się, że też nam powinien mimo wszystko paść. No to widzicie, to expa nie daje za dużo, ale... A czekajcie, od którego w ogóle levela jest to? 270. Ej, to my już możemy tą karczmę mrocznych sobowtórów sobie napocząć. Oj, to my chyba będziemy próbować to zrobić. Tylko czekajcie, Hemoridor jeszcze. Tak właśnie coś kojarzyłem, że albo 270, albo 280. Na Hemoridor 11%, cyk. Tutaj no też sprzedamy. Tu ten zwiadowca też nam chyba powinien paść. No zwiad generalnie to jest prosta sprawa. A może i nie. No to nam daje tyle expa, że nie ma co. Dalej. A, jeszcze na szkołę magii mamy w ogóle 10%. Dokładnie. Kwahargus, wojownik, też nam padnie pięknie. Puszuś też chyba powinien paść. No tu już ten expik nie jest wcale taki zły. Zaraz będzie 272. No, padniesz czy nie padniesz? Chyba nie padniesz, dobra. Dalej, chcę jeszcze, wiecie, tutaj grzybki sobie. Na magusia mamy 3% ponad, dobra, to ten maguś nam pada. No i na wieżę, zobaczcie, na poprzednią mieliśmy prawie 10%, na tą mamy już niecałe 2%, więc no, widzicie, tutaj z każdym kolejnym poziomem wieży strasznie mocno to spada. Dobra, teraz tak, istota pozaziemska, no tu ponad 3%, maguś powinien paść w miarę łatwo. No dawaj, proszę cię. Nie każ mi wydawać jakichś ogromnych ilości grzybów. Tak jak... O, pięknie, 272. Tak jak wam powiedziałem, nie chcę tutaj... i 16%. Fajne, fajne. Chyba dawno w ogóle nie wymieniałem broni magusiowi. I tutaj... Kunegundzie. Tak coś myślę, ale Barbarowi to akurat wymieniam regularnie. Tylko jeszcze trzeba zaczarować, dokładnie, żeby nie zapomnieć. Tutaj mamy cyk, dobra. Sprawdźmy jeszcze raz procenciki. Musimy tu na bieżąco patrzeć. No i co? I chyba poszukamy tego klucza. Spróbujemy tego klucza do tej karczmy, bo tam chyba pierwszych dwóch nam padnie łatwo. Teraz tak, co my tu mamy ciekawego? Na wojownika mamy 2,5%, na 13 piętro, na tego 10 ostatniego mamy 0,04. Jezu, już jest prawie miesiąc serwera, a ja mam takie niskie procenty na niego, gdzie co niektórzy to go ubijają po tygodniu, po 10 dniach, nie? To jest dopiero... no widać potęgę grzyba, nie? Widać potęgę o wiele większej ilości grzyba. W tym na początku, na starcie serwera, w porównaniu do tego, jak my sobie gramy. No ja bym powiedział, że jestem grzybiarzem, gram oczywiście jak grzybiarz i tak dalej, ale nie jestem takim hard grzybiarzem, że wiecie, że wszystko skipuje, ubijam lochy na jakimś 0,01% i tak dalej, nie? Tutaj zdecydowanie nie. Dobra, no czy ty nam jeszcze padniesz, kolego? Potem kolejny to jest chyba zwiadowca, potem kolejny to jest maguś znowu. Dobra, padł nam, pięknie. Tu mamy coś na zręczność, zobaczmy, plus 20, to nie jest to jakieś wybitne, żeby wymieniać. Dobra, czekajcie, bo już możemy zdobyć w ogóle klucz do kolejnej strefy mroku. Spróbujmy, cyk. I do czego to jest kluczyk? Strefa światła, do tego, dobra, pięknie. I teraz tego roztańczonego grzyba, czy my jesteśmy, albo i nie. Albo ten mag to był blok, więc nam to nic nie dało. Kurczaczki. Sprawdźmy. Bez kitu.
Na tego grzyba mamy 0,06%. Jezu, jaka tragedia. Masakra. O, a na zwiadowcy mamy niecały 1% w ogóle. Masakra, powiem wam. Myślałem, że tutaj nam pierwszych dwóch albo trzech padnie, ale to jakbyśmy byli berkiem starym. Stary berek, mi się to ciągle z nim myli, ale stary berek właśnie miał... O, proszę bardzo. O kurde. Stary berek miał taką możliwość... Tu nie musimy zamieniać runki, że tego grzyba pokonywał z bomby, no i potem kolejnych pokonywał z bomby, nie? Wiadomo jak to wygląda. Te runki to się w ogóle coś bugują, mam nadzieję, że mi się tu nic nie... Nie, dobra, mam 15%, paseczek nam dał naprawdę dużo, więc to jest akurat na plus. No i co, ile mi teraz dają brońki? No nie za dużo, brońki mi dają... No tak zależy... Zależy na jaki roll trafimy. Możemy się tu jeszcze troszkę poprzebierać oczywiście. No klata nam akurat za dużo nie daje. Oho! O kurde, no tu nam daje 32, ale a zobaczmy w ogóle jak to wygląda u Mariuszka, plus 122, dobra, to Mariuszkowi wymieniamy, od razu czar, od razu tutaj miejsce na klejnot, usuń klejnot, pyk, co z tego, że na wszystkie staty, jak jest taki potężny, potężne średnie obrażenia na plus, dobra, spróbujmy dalej, paseczek, no to już mamy. Muszę też patrzeć te punkty życia, kurde, nie chce mi się w ogóle pachołkom ogarniać tych punktów życia, jak ma być 4, ale zobaczcie, tu mamy 4%, no to jakieś kunegundzie można by ogarnąć, nie? Na przykład zobaczcie tu i teraz tak, to możemy dać na przykład do kibla i mamy coś na siłkę, plus 41, no i spoko, powiedzmy, że spoko. Skoro już się trafił itemek z punktami życia, to why not? Czemu by tego nie wymienić? Dobra, teraz tak, paseczek kolejny, no to nam się za bardzo nie przyda. Jeszcze jedną broń chciałbym, albo wymienić sobie, jeżeli by była fajna, albo spróbować dostać z niej łuk i wymienić kunegundzie, bo to by się na pewno mogło przydać. Ale zobaczcie, kurczę, jak my tutaj dostajemy takie rękawice, w sensie tyle nam dają na plus. Zaczarujemy od razu, pięknie, dobra. Lecimy dalej, o hełmik. Plus 30 i pancerz na minus, no plus 30 to już sporo. Ale dobra, powstrzymam się. Tu mamy plus 33. Okej, też się powstrzymam. Nie wiem czy to dobre, ale no wolałbym jeszcze ten pancerzyk na plus, wiecie o co chodzi. A tak to wymieniać runki, bawić się w to, w tamto, to tak średnio. Kolejna klata, to nie, 14% punkty, w sensie premia do złota. Oho, plus 18, no górny podobny. Nie chcę chyba sobie wymieniać, ale spróbujmy, żeby to poleciało nam jakiś łuk. Aha, to nam poleciała broń dla woja. No dobra, nie udało się. Okej, może jeszcze troszeczkę porolujemy. Może jeszcze coś się ciekawego trafi. Sprawdźmy. Oho! Tu bardzo dużo pancerza na minus, ale dobra. Ofiara? Nie no, znowu dla woja, nie mogę, co jest? Punkty życia 4%, dobra, dawaj mi... Dawaj kunegundzie tutaj od razu ogarniemy. Pyk. I to powiedzmy, że... A w sumie mogłem zostawić do kibla, ale dobra. Jeszcze nam dużo epików poleci, tak czy inaczej. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze troszeczkę, parę roli. Tak powiedzmy do 1000 grzybków. No tu już mamy plus 36, pancerza tylko 200 tracimy. Dobra, to już powiedzmy, że wymienię. Niech będzie. Odzysk klejnotu, usuń klejnot. Cyk, to ja w ogóle zaczarowałem? Tak, zaczarowałem. Dobra, mamy to. Dawaj dalej. Ten gabinet magii troszeczkę, tak wiecie, po macoszem... O kurcze. I tu pancerz na plus, no. Tu rozrzut tragiczny, ale spróbujmy. Znowu dla woja? Nie no, to są jaja, naprawdę. Wszystkie bronie mi dla woja lecą. Rękawice nam się nie przydadzą, to nam się za bardzo nie przyda, dobra. Tam w ogóle chyba jeden epik był z punktami życia i pominąłem go, ale trudno. Dawaj, do następnego epika. Co mi poleci? Czapka. O, i czapka fajna, dobra. Gicior. Gicior, jako tako jestem przebrany, jeszcze gabinetu magii nie przebrałem, ale to może sobie przebiorę, nie wiem, w niedzielę czy coś, zobaczymy. Okej, czyli mamy to jako tako poprzebierane. To co, sprawdzamy procenty raz jeszcze, już taka końcóweczka. W miarę świeże itemki są posiadane. Na wieży nam się nagle zrobiło 5%, no i na tego nam się zrobiło prawie 2%. O, na tego grzyba tańczącego już 0,34. Dobra, wiecie co? A spróbuję wymienić jeszcze ten gabinet magii, bo gabinet magii to powinien pójść nam łatwo, dokładnie. Tutaj odzysk klejnotu. Tak na szybko, ile mi to daje? No, ponad 20 stadiów już będziemy mieli. Chociaż nie, czekajcie. To pierścionek jeszcze tylko potrzebuję. Dobra, daj mi... No właśnie. Tak coś czułem, że to będzie szybka wymianka. Czy ja muszę... Tak, muszę runki wymieniać. Czyli sobie robimy cyk, robimy sobie tutaj usuń klejnot, pyk, dobra. I teraz jeszcze się raz przelogujemy. Golda już mogę w zasadzie wydać, bo już na pewno nie będę nic kupował. Jestem przebrany, jestem jako tako przebrany. Tak jak powiedziałem, w miarę świeże itemki.
No i co? S15, sprawdźmy procenciki. Dobra, na wieżę prawie 5%, to wieżę jeszcze ubijemy. Why not? Bardzo nam wzrosło, było 1,5. Także to przebieranko trochę dało. No ale tu wiecie, nowe bronie dla pachołków, jakieś tam lepsze runki, trochę punktów życia dla Kunegundy. No wiadomo, to wszystko, że tak powiem, ma wpływ, dokładnie. Co nam tu poleciało? No to na wszystkie staty to pominiemy. Okej, no i co? W strefie światła na razie nie klikam, bo to nam nie daje za duże expa. Strefa mroku. Strefę mroku jeszcze spróbujemy. Na tego mamy prawie 2%. Powinien paść w miarę łatwo. Sprawdźmy to sobie. W ogóle Jezu, zobaczcie, ja tu dopiero wydałem już tyle grzyba. No co prawda się poprzebierałem i tak dalej, ale wydałem tu tyle grzyba i wbiłem, no jak tego pokonamy, to wbiłem jakieś 5 leveli. Plus minus 5 leveli. O Jezu, tam jaka próba close, no nie mogę. Ale tutaj już jest taki docisk, wiecie, na hama powiedzmy. Na hama docisk, żeby tylko coś zrobić. No nie chcę nam on pa... A wiecie co? A jeszcze spróbujmy tornado. No w sumie dużo powymieniałem itemków dla siebie solo. Więc i może to tornado dokładnie by nam padło, pięknie. Tu mamy jakiś wisior, dobra, to mogę posprzedawać. Troszkę miejsca się zrobi. Tu jakiś zwiadowca, no powinien nam paść, kolejny wojownik. Ale tu też są ciężary, nie? W sensie też nie idzie to tak fajnie, jakby mogło iść. Dobra, mamy ten 273, o kurde, ten woj nam szybko padł. Ale kolejny woj, dobra, na razie koniec. To sobie sprzedamy, to zostawimy do ewentualnej wiedźmy. Przeloguję się znowu, no i okej, lecimy do strefy mroku, spróbujmy. Dawaj, a nuż się uda. A nuż się uda, że padnie. Świątynia zimnej krwi, no, padło, pięknie. Mamy to. Tu od razu rozmontujemy, cyk. Kolejny to jest Maguś. I tego maga chyba ubijemy z bomby, bo Maguś jest dość prosty. Zwłaszcza, że my tutaj mamy ten czar na rękawice i na bronie. Zobaczmy. 3%. No, no to Maguś nam jeszcze padnie, a jeszcze sobie wejdziemy, wiecie co? Tutaj dla pewności. Tu zaczarowany, tu zaczarowany, tu zaczarowany. Dobra. No mówię, te czary chyba najbardziej są potrzebne właśnie na magów. I co? I potem mamy chyba maszynę do zabijania. I tą maszynę do zabijania wydaje mi się, że też zrobimy z bomby. Chyba też ta maszyna do zabijania nam po prostu padnie tak o, wiecie o co chodzi. No, halo, 3%, proszę pana. Proszę mi tutaj nie zabierać za dużo grzybów, błagam. I need grzybki. Dobra, dzięki, 274 i maszyna do zabijania. Pierścionek zręczność, zobaczcie, bardzo dużo zręczności dla Kunegundy. Przyda się, przebieranko. I co? I następne sprawdzenie. Wybaczcie, że ja tak co chwilę sprawdzam, ale nie chcę po prostu na pałę klikać, nie? Jak zobaczę, że na maszynę mam powiedzmy 0,50, no to sobie daję spokój. No ale na maszynę mam, o, na wieżę. Na wieżę miałem 5%, a na aktualną mam 0,80, co ciekawe. Tu w ogóle jeszcze Smolum. Smolum i jakiś Fluffy Friend. Friend w sensie, wiecie o co chodzi. Smolum. Smolum to jest ten. Możemy go ubić. Prawie 5% na niego, więc raczej padnie gładko. Miejmy nadzieję. No proszę, no chłopie. Dobra. Teraz tak, na tego mamy prawie 4%. Miałem sobie zostawić około 500 grzybów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? No nic, najwyżej będę cyrk klikał darmówkami za te bilety, które się generują. Wiecie, o co chodzi, no jest jak jest. Dawaj, puszuś! Puszuś, musisz paść. Golda mam jeszcze sporo, dajemy w HP. No troszkę nam to da, troszkę podstaw wpadło jeszcze. Jeszcze relok. Dawaj, dawaj, puszuś, proszę cię. Padnij jeszcze. Ty nam nie dasz za duże expa, ale no coś tam dasz, coś tam zawsze dasz. Okej, pięknie, dziękuję. Dobra, klatę na razie zostawiam. Okej, jeszcze jedno sprawdzenie. Maszyna do zabijania to będzie taki, wiecie, taki deser. Maszyna do zabijania to będzie taki deser, może się uda 275 dzięki niej dobić. No ale z tego co widzę to już, to nie uda się raczej, bo to jest jedyny lok, na który mamy w miarę sensowne procenty. Także dobra, maszyna do zabijania jeszcze do ubicia. Pyk. Oj, to było szybsze niż myślałem. Pięknie. No i co? Mamy kolejną broń dla Barbara. Minus 4. 16% runka. Rozmontujemy. Rozmontowania prawie wykorzystane. Okej. Mamy prawie 2,75 level. Czy moglibyśmy jeszcze gdzieś tutaj docisnąć? A może tym tornadem? Żeby już tak, wiecie, chociaż taki okrągły level fajny dobić. Byłoby miło. Tutaj może to mogę sprzedać. To zostawimy. Teraz zwiadowca. Zwiadowca powinien paść.
Dokładnie. No i co? No wiadomo, że tutaj awką dobijemy, bo jeszcze dzisiaj nic nie robiłem. Ale no może, tak wiecie, na odcinku taką kropkę na D, okrągły level, mamy to. I teraz kolejny Wojt, już go nawet nie ruszam. Rękawice tanie, to sobie sprzedamy, tu dobijemy 2200, dobra, mamy to. Mamy to, widzowie, mamy 275 level, czyli wbiłem 7 leveli. 7 leveli dzisiaj, wielkimi krokami zbliżamy się do poziomu 300. Miejmy nadzieję, że to w miarę szybko się wydarzy. Tak czy inaczej, tyle. Chyba tyle na dzisiaj. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście pamiętajcie, żeby zakupić grzybki z kodem neutral, bądź też pakiety specjalne oczywiście, na promocji 20%, która trwa od wczoraj do niedzieli, więc jeżeli planujecie jakieś właśnie pakiety specjalne, czy grzyby kupować, to na stronie home.syfygamy.net kupujcie z kodem neutral, z kodem twórcy neutral i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie mojego kodu twórcy. Pamiętajcie, że teraz trwa giveaway za aktywność na kanale na YouTubie, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek. No i osoby, które się bawią w tego giveawaya, muszą subskrybować mój kanał, więc to też jest ważne. No i co? Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Ja wam pięknie dziękuję, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, wszystko pokazałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to mogę odznaczyć, bo już dzisiaj zobaczyliście. Co do druida i co do tego wszystkiego, to pytajcie w komentarzu, chętnie wam odpowiem. Natomiast chyba wszystko wam pokazałem, jakiś tam progresik fajny zrobiliśmy, tragedii nie ma. Dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!